Oni przelali krew za wolną Polskę, my też możemy ją oddać, tylko inaczej, potrzebującym. Powiedzieli członkowie grupy rekonstrukcyjnej garnizon Suwałki i udali się do stacji krwiodawstwa, by oddając krew uczcić pamięć o żołnierzach wyklętych. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej uważają, że należy odkłamać historię o bohaterach, którzy przez lata walczyli z naszymi okupantami, przez co cierpieli, ginęli albo spędzali całe lata w więzieniach. Przypomina o tym pomysłodawca akcji Krzysztof Skłodowski. Przez lata o żołnierzach wyklętych nie pozwalano mówić, wypaczano pamięć o nich, jeżeli mówiono to w złym kontekście. Od kilkudziesięciu lat można mówić prawdę historyczną. Byli to żołnierze, którzy nie godzili się na okupację sowiecką, na władzę komunistyczną, która deformowała państwo, która niewoliła ludzi i budowała system oparty na terrorze i zniewoleniu. Dla mnie jest to też ważne, bo wśród członków mojej rodziny też byli żołnierze, którzy walczyli w okresie powojennym. Pamięć o żołnierzach wyklętych kalana była w kręgach, dla których prawda historyczna kłóciła się z ideologią komunistyczną. Nie jest tajemnicą, że wśród bohaterów skrywały się osoby, które podszywały się pod podziemie, wyjaśniają suwalscy rekonstruktorzy. Zdarzały się jednostki wypaczone, które rabowały i dopuszczały się mordów. Takie rzeczy się zdarzały, tylko nie nazywajmy ich żołnierzami wyklętymi, a bandytami. To trzeba rozróżnić. Ci, którzy walczyli o Polskę i ci, którzy byli pospolitymi bandytami. Tego nie można zaprzeczyć, że takie osoby były. Poza tym trzeba też pamiętać, że część tych negatywnych zachowań przypisywanych żołnierzom wyklętym to jest dzieło grup pozoracyjnych formowanych przez Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Takie grupy działały na terenie całego kraju, wysyłane w teren po to, by właśnie rabować, niszczyć dobre imię żołnierzy podziemia niepodległościowego. W ten sposób chciano osiągnąć to, że ludzie odwrócą się od nich, bo podziemie nie mogło funkcjonować bez wsparcia mieszkańców. Wreszcie nadszedł czas, by tym prawdziwym bohaterom Polski XX wieku przywrócić należne miejsce w historii. Przez wiele lat byli zapomnianymi bohaterami Polski XX wieku. Takimi prawdziwymi w momencie, kiedy przez lata w szkole wbijano nam do głowy bohaterów, którzy po bliższym przyjrzeniu się okazywali się zwykłymi zdrajcami albo łajdakami, to oni są dokładnie na odwrotnym biegunie tej osi, czyli są to ludzie, których przez lata poniżano, których przez lata katowano, którym odbierano historię, którym odbierano to, co naprawdę robili dla kraju i dla ludzi, a teraz dzięki pewnemu zwrotowi historii przyszedł czas na to, żeby to wszystko odkłamywać i żeby ich ustawiać w tych pierwszych rzędach, ustawiać na pomnikach, gdzie na szczęście zwalnia się trochę co koło. Grupa Garnizon Suwałki jako pierwsza w naszym regionie zaczęła obchodzić Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku zorganizowali oni pierwszą inscenizację historyczną, rozbicie posterunku Milicji Obywatelskiej i wyzwolenie więźniów. Organizowali też liczne spotkania, między innymi z Fabianem Daniłowiczem, żołnierzem ze zgrupowania Wolność i Niezawisłość oraz historykami badającymi ten wątek naszych dziejów. I przez wszystkie kolejne lata staraliśmy się, żeby przynajmniej akcentować to święto poprzez wyświetlanie filmów z tego czasu, czy mówiących o tym czasie na różnych budynkach symbolicznych w naszym mieście, poprzez oddawanie honorów przy tablicach upamiętniających kaźnie żołnierzy wyklętych. Do udziału w tegorocznej akcji w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej nie trzeba było nikogo namawiać.